W miniony piątek prezydent Ukrainy Zełenski wraz z premierem Kanady Justinem Trudeau w ichniejszym parlamencie na baczność oklaskiwali nazistę, ochotnika SS Galicjen. Zobaczcie, jaki poczciwy staruszek. Problem jednak w tym, że 98-letni Jarosław Hunka to weteran zbrodniczej SS Galicjen, który uciekł jak pies do Kanady, by po 78 latach zostać nazwanym ukraińskim i kanadyjskim bohaterem. Dostał też podziękowania za całokształt swojej działalności i swoją bohaterską służbę. Tak wyglądają efekty tej służby. Doły śmierci, a w nich nasi rodacy, o których ojczyzna za ich męczeństwo nie tylko nie chce się upomnieć, ale pod kolejną władzą szuka byle pretekstu, aby milczeć. Oklaski na stojąco. Pytam więc, dlaczego ten ukraiński komediant, szturowy syn, nie otrzymał jeszcze zakazu przemieszczania się przez polskie terytorium? Dlaczego swobodnie podróżuje i na naszym terenie, no bo chyba Lublin jeszcze leży w Polsce, prawda? Wręcza jakieś ordery. Jak długo jeszcze będziemy wyzbywać się własnej godności? W ogóle jak można było przyjąć taki order po tym, co powiedział? Od czego ustalamy naszą władzę? Nie macie siły, pomysłu na to, jak przywołać do porządku tę niewdzięczną marionetkę, która za całą pomoc, którą jej okazaliśmy, jaką okazaliśmy Ukrainie, donosi na nas do międzynarodowych instytucji, żądając pieniędzy i jeżdżąc po świecie, obrażając, wyzywając od stronników Putina? Gdzie ci wszyscy dziennikarze, tak ochoczo przez ostatnie lata wyzywający ludzi o odmiennych poglądach na kwestię ukraińską od ruskich szpionów? Gdzie jesteście? Przez tyle lat słyszymy wymówki. Nie rozmawiajmy o historii, nie teraz. To nie jest dobry czas, oni muszą zrozumieć. To kiedy będzie dobry czas? Mamy na swoim terenie 5 milionów Ukraińców, może by zacząć właśnie ich teraz edukować. Lepszej okazji nie będzie. Politycy z Kijowa nie chcą rozmawiać o przeszłości. Czemu? Macie bardzo bogatą przeszłość. Bo was w szkołach nie uczyli? Tego też was w szkołach nie uczyli? O ludobójstwie nie uczyli? O bandytach z SS nie uczyli? O zbrodniach na cywilach nie uczyli? O czym więc uczyli? Czego w ogóle was tam uczą? Tego Zełenski też nie wiedział? Do SS Galicjen zgłosiło się około 80 tysięcy ukraińskich ochotników. Niemcy wybrali jednak i przeszkolili łącznie 22 tysiące siepaczy, których działaniami i bandyckimi metodami po pewnym czasie sami byli przerażeni. Rozumiecie? Niemcy byli czymś przerażeni podczas wojny. Ci, co zbudowali Oświęcim, ci, co zbudowali Gross Rosen, Stutthof, oni byli przerażeni. Co to więc musiało być, żeby przerazić Niemców? O ukraińskich zbrodniach na Podolu i Wołyniu mówi się, że były tak straszne, żeby nie tylko martwi milczeli, ale i żywi nie byli w stanie o tym zabijaniu nic powiedzieć. Moi krewni, którzy przeżyli rzeź już w wolnej Polsce, opowiedzieli mi rodzinną historię dopiero po wielu latach. Dziadek Marian Smulski, świeć Panie nad jego duszą, nigdy nic nie mówił, był milczący. Nie mówił, ale tysiącami czytał książki. Babcia nawet mamie niewiele chciała mówić. Ja dowiedziałem się o tym, co miało miejsce pod Stanisławowem, skąd pochodzi moja rodzina, nie z książek historycznych, nie od sąsiadów, nie od ojca i matki, ale dopiero od cioci. I to też ukresu jej życia. Wyrżnięcie w pień ponad 3000 wsi, w których mieszkało ponad 120 tysięcy naszych rodaków. Nadal nic się nie dzieje? Żeby wykazać się oszczędnością amunicji, ukraińscy fanatycy mordowali Polaków i Żydów, czyli rozumiem również rodzinę pana Zełenskiego, prawda? Bo on chyba Ukraińcem nie jest. Robili to siekierami, łopatami, piłami i palili żywcem. Poziom okrucieństwa ukraińskich gierojów, pokroju oklaskiwanego weterana, do tego stopnia poraził Niemców, że zdecydowali się w pewnym momencie powstrzymać skrajny sadyzm za pomocą Gestapo. Gestapo, znane ze swojej zwyrodniałej działalności, miało zaprowadzić tam porządek. Przed bestialstwem ukraińskich zbrodniarzy nie było ucieczki. Ci, których nie zamordowali Ukraińcy, ubrani w niemieckie mundury, a jakże, byli zabijani przez swoich ukraińskich sąsiadów cywili. Rzecz jasna, nie wszystkich, bo nie wszyscy Ukraińcy tacy byli. Moją rodzinę pewnego razu przed rzezią uratowała ukraińska sąsiadka. Kazała zapalić świece w północnej części domu, co było znakiem dla bandytów, że mieszkają w nim nie Polacy, ale Ukraińcy. Rodzina w ten czas uciekła w pole, gdzie przez wiele dni ukrywała się w ziemiance, jedząc ziarna zbóż, pijąc deszczówkę i mocz. A dziś ich prześladowcy i oprawcy, być może właśnie ten pan oklaskiwany w parlamencie Kanady, był też na miejscu, pod moim rodzinnym domem. Są oklaskiwani przez głowę ich państwa i to na baczność.
Do dywizji SS Galicjen zgłosiły się tysiące ukraińskich ochotników. 80 tysięcy. Jednostka uczestniczyła m.in. w masakrach polskiej ludności. W lutym 1944 roku złożony z ukraińskich ochotników tej dywizji 4. Pułk Policji SS dokonał pacyfikacji Huty Pieniackiej niedaleko Lwowa, mordując prawie 1000 osób, kobiet, starców, dzieci, mężczyzn. Lista jest jednak znacznie dłuższa. Więcej na ten temat już w najbliższym programie, w sobotę o 19 na kanale Marek Miśko Czuwaj. Łapcie zanim zablokują i ślijcie dalej po Facebookach, YouTubach, Twitterach, TikTokach. Niech nasz sprzeciw dotrze do jak najszerszej grupy ludzi. Nie z nienawiści, ale z szacunku do samych siebie. Marek Miśko, czuwaj!